Coś dzwoni. To te panie i panowie. Majo. Majer pochasał po lesie. Dwie krowy kłócą się o trawę. Owczarek. Szkoda, że nie podejdę bliżej. Ciekawe, co ja powiedziałem w krowim języku. Majer bawi się czymś, kamieniem. Lepiej tam nie wchodź. Konie, krowy, kozy, owce, kury, gęsi, indyki. Majer chyba widział wszystkie wiejskie zwierzęta. Obserwator. O, jedna tu idzie. Major, lepiej uważaj, bo się jeszcze przestraszysz. Major. Chodź tu. No właśnie, to ty mówię. Major, spokojnie, krowa się nic nie zrobi. O, druga idzie, młodsza. No i co? Zakrztusisz się trawą? No hej. Jakie ciekawskie. Wstań z tyłu. Major ostrzega, krowy sobie nic z tego nie robią. Dobra krowa. No patrz, przyjazne są. Tylko się ciebie nie boję, bo są duże. Ale bywało, że Majer pogonił krowy. Ale nie te. Wiejskie spotkanie. Ta się nawet mnie boi. O, proszę, jak blisko. Tak blisko do krowy jeszcze nie podszedł. Zła trawa. No mój ty jesteś.
No dobra, odpuść. No fajne krowy, fajne. Tam wszystkie cielaki są. Dorosłe poszły tam, dwie przyszły tu. No. Okej, to nawet nie jest krowa, to jest byk. Drugi też, dwa byki. Teraz to widzę. Stary i młody byk. Major. No tak. Byk przyszedł sprawdzić, czy stado jest bezpieczne. Dużo dzwonienia dzisiaj i szczekania. Tak w ogóle się nie interesuje majorem. Major nie ma z nim szans. Dlatego taki spokojny. Chodź maj. Chcemy jeszcze zobaczyć cilaki. Cielaki już się chyba zaczynają bać. No właśnie. No to pogadane, idziemy stąd. Bo krowie spotkanie z majora. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym wiejskim razem. Na razie.